Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, to jest drugi dzień mojego maratonu, jeżeli chodzi o granie w trupy, że tak powiem. I naprawdę, tak mi się to przyjemnie. W ogóle wczoraj skończyłem nagrywać odcinki o godzinie chyba 3. Dopiero o 3 położyłem się do łóżka, jeszcze oglądałem serial, to siedziałem do 4 i się wstałem o 10, więc 6 godzin snu. No i mamy godzinę 15 i zasiadam znów do Graveyard Keepera. A nagrałem wczoraj 4 odcinki, więc naprawdę, naprawdę spoko. Moi kochani, myślę, że powoli zbliżamy się chyba już do końca naszej rozgrywki. Co prawda to nie jest jeszcze taki definitywny koniec, bo mamy jeszcze sporo DLC, sporo jeszcze questów pobocznych i tak dalej, a chciałbym zrobić Graveyard Keepera na 100%. Całkowicie wszystkie perki sobie odblokować. Wszystko sobie oczywiście porobić itp. itd. itd. Chyba i tyle już powiedziałem. Mniejsza. No właśnie. Więc nie martwcie się, ogólnie jeszcze trochę Graveyard Keeper będzie. Myślę, że was tak szybko nie zostawię z nim. Dwa ciałka już mamy. A, tylko te dwa ciałka to są te dwa... Te dwa tutaj zrobione. Ja patrzyłem, czy one mają te dziwne rzeczy. Chyba patrzyłem. 5-4. Ej, ale ty to weź. I zobaczmy jeszcze to. No i tu też nie było. Czyli czekamy znów na trupy. Still czekamy na trupy. No i moi drodzy, no mamy te techniki w końcu, tylko brakuje nam od cholery punktów. Do kultysty brakuje nam jeszcze 120 punktów. No to nie jest niby dużo, ale no mało też nie. Mało też nie. Jak tam nasze inwentory? No zapchane. Całkowicie zapchane. Chodźmy, wstawmy te jabłuszka, i one się powoli robią. I myślę, że zaraz zejdziemy jeszcze do naszych kolegów w obozowisku. Raczej tak. Tylko wiecie co, ja bym sobie chciał te jabłuszka może upiec o tutaj. Nie chcę sobie kuchenki zawalać całkowicie. No właśnie, tu jest opał potrzebny, ewentualnie patyki. Marzony kebab. Marzony kebabik. Mamy w ogóle jakiś opał? No coś tam jest. Coś tam byśmy mieli. Dobra, to zostawmy, to weźmy. Tam się widzę, że sreberko robi powoli. Okej. Okay. Paliwo z opału. Dużo tego paliwa będzie. Chociaż to i tak nie jest aż tyle dużo, ile w karczmie wywaliłem, bo w karczmie zrobiłem chyba około 20 tysięcy paliwa. Więc to jest akurat pikuś do tamtego efektu. Dobra, 180, niech to sobie tutaj powoli się pali. 36 jabłek, elegancko. Lala, elegancko. Jak my stoimy z wodą? No wody już nie ma. Wody już nie ma. Weźmy to. Co mi tak... Ten chmiel tak mi tutaj to zawala wszystko. No może i dobrze, że tej wody nie ma. Może to i dobrze. Właśnie. Pod martwym kujem. Jak tam nasz kolego? Jeszcze nic? Może żartujesz sobie teraz ze mnie? No bez jajec. Dobra. Nieważne. Obóz uchodźców. Jak tam wy tutaj siedzicie? Co wy potrzebujecie? Macie 5 na 5, czyli możemy już z wami robić co chcemy. Dobrze, dobrze. O to chodziło. O, to chodziło. Nowy uchodźca jest dostępny. Elementy płotu do ogrodu. Tu kucharski potrzebujemy jeszcze jednego więcej. Moglibyśmy zainwestować kolejny namiot mieszkalny. I niech to sobie już powoli rośnie do góry. Tylko właśnie tutaj nie wiem, czemu to szczęście. 0 na 4, ej. Ile ten namiot kosztował? Nie wiem. Jed. I dobrze. Może się mi coś zostanie, ale nie. Dobra, widzę, że wy tutaj żarełko macie, więc o to się nie martwię u was. O to się u was nie martwię. Studnie macie, to sobie zaraz wybudujemy. A właśnie, bo to jest minus jeden studnia. Minus jeden mieszkanie. Nie studnia, boże, to ja gadam. Nic dzisiaj nie piłem. Dobra, zbuduj ogród i musimy wziąć to okno.
Wiedźmaka. Skoro mamy już kilka wolnych miejsc, nasi przyjaciele mają szansę ucieczki przed ogniem Inkwizycji. Wysłałem list do trzech z nich. Mam nadzieję, że skorzystają z tej okazji. Ten obóz jest przynajmniej wiele przyjaźniejszy niż cela więzienna. Nie ma tu rzecz jasna luksusów, do których nawykli, ale świeże powietrze i czysta woda ze studni to też coś. Ludzie żyją jak niewolnicy i nawet tego nie zauważają. Jakim cudem. Zaproponuj budowę studni automatycznej. Mam świetny pomysł. Zapowiesz nam budowę studni automatycznej? Bardzo by nam się przydała. Ale umiesz coś takiego zrobić? Jasne. Okej. Mnogo dnia wrócimy i zapłacą swoje zbrodnie. Pytaj o budowę obozu. Słucham. Dobra. Pytaj o szczęście uchodźców. Szczęście uchodźców to po prostu jakość obozu, modyfikowana przez zadowolenie. Pamiętaj, że nie może być większa niż jakość obozu. Do tego maleje, gdy uchodźcy cierpią z powodu niedoboru żywności lub wody. Aha. A jaki jest cel istnienia tego parametru? Otóż bez wystarczającego szczęścia uchodźców nie da się rozbudowywać obozu i pozyskiwać nowych uchodźców. To pewna niedogodność, ale jest w tym logika. Trudno się z tym nie zgodzić. Dobra, czyli wy też potrzebujecie wody. Wody potrzebuje ta. Mogę wziąć? Wow! 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 No i to jest kurde coś. Jak ja tak mogę napierdzielać, jest spoko. Nie mam miejsca nawet. No, to jest eleganckie. Tak samo mogę wody napchać ile chcę, ta. Żebyście nie mówili, że nie macie wody. Dobra, kostnica, bo tam ciałko kolejne przyszło. Miejmy nadzieję, że może jakieś jelitko albo serduszko, bo mózg już chyba mamy, tak? Oczywiście, żebym tutaj tego truposza przyniósł. Tylko co z tego? Jest jelitko. I to jakie? No właśnie, tylko ja też to jelitko tutaj... To jelitko tutaj wyciągnąłem. Nie proszę, mi to zjadłem, ale okej. Ale ja to mogę przestudiować. Dodałem, kurde, ten mózg niepotrzebnie. Ale może jeszcze się zdarzy. A w ogóle mam przy sobie całą wiarę. Latam z tym wszystkim jak głupi. W sumie. Czemu by nie? Dobra, przeanalizujmy to. 5 wiary, nie jest tak źle. Mroczna jelita. Wow! 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 O panie! Bo ty na mnie spojrzałeś. Nie no, tak żarty żartami, ale kurde, wow! To było eleganckie. To było eleganckie. To mi się podobało, bardzo. Dobra, czyli mroczną jelitkę już mamy. To już się nam przyda. To już się nam przyda, dobra. Ta mroczna jelitka to możemy na razie odłożyć. No liczymy na to, że jeszcze... Chociaż nawet nie. Ej, ja to zaraz ogarnę. Idę szybko do kopalni. Tylko najpierw weź może... Kołki, nie kołki, kliny. Kliny, Shiro, kliny. Klinuj. A ci tu kurde zaklinuję. Wykonaj, wykonaj, wykonaj. Torf odłóżmy. Gdzie jest ten torf? Tu jest torf. Duże żyto też się tutaj niestety, ale wywaliło. No trudno. Może przeżyję. Weźmy je, to przynieśmy. Naprawdę sporo rzeczy. Dobra, myślę, że tutaj mamy już zrobione. No, chcemy robić zombie. Zombie, zombie, zombie. Dużo zombie. Mega dużo zombie, więc... Szybko idziemy te 15 punktów sobie ogarnąć i będziemy mieć już z głowy, jeżeli chodzi o profilaktykę i sprawdzanie, ile co ma. Jezu, jakie to będzie przyjemne. Nie mogę uwierzyć, że nam to po prostu dadzą taką możliwość tego robienia. Kopalnia.
15 to nie jest dużo. Nie wiem, czy mi nie starczyło tak po prostu, wiecie, wziąć tego i tyle. No, już się rozwaliło wszystko, no. Przecież też jak zrobimy tutaj potem już te kopalnie i tak dalej, będziemy mieć zombiaków, no. Zombiaki tutaj są, jakby nie patrzeć, najważniejsi dla nas w tej chwili. Bo, no, darmowa siła robocza to jest jednak coś. Potem będziemy tam bawić się w balsamowanie i tym podobne i jakoś sobie poulepszamy tych naszych gałganów. Powymieniamy im te części. Wtedy będzie elegancko. Oczywiście zmęczenie musiało wpaść, no ale cóż. Musimy wykonać 3. O, rób. I ostatni. Mamy to. Moi drodzy, mamy to. Tylko jeszcze się nie zaktualizowała chyba liczba pypków. Tak, kultysta. Wszystko ma swoje ukryte znaczenie. Możesz zobaczyć białe i czerwone części ciała. Wow, w końcu. Coś, co tygryski lubią najbardziej. Teraz lecimy do kostnicy. Jak to wygląda? O kurde, no, dodaje czerwoną, usuwa białą. Świetnie. Jak to jest przyjemne. To jest po prostu coś boskiego. To jest coś boskiego. Mięsko dodaje jedną białą. Serce jest do dupy. Mózg nie jest taki jeszcze zły. No to idziemy teraz po prostu robić inwentaryzację całego oprzyrządowania tutaj. Ojejku. Ojejku, to ile daje? 4 czerwone, 1 biała. Mega. Że ja takie rzeczy tutaj w ogóle trzymam, naprawdę? Przez do dupy. Te mózgi są kiczowate, strasznie. No teraz w ogóle mogę wszystko pozabierać, co tutaj jest. No, ten mózg jest bardzo dobry. A teraz mogę normalnie im części wymienne robić, jak chcę. Elegansior, idziemy po tamte części zamienne. Lubię to. Ale się teraz będziemy bawić w to. Wow, coś pięknego. Ale tutaj paskudy są. Totalnie paskudy. Tutaj same takie rzeczy są stałe, że tak powiem. Kości nic nie dają. To trzeba też pamiętać o tym. Idziemy robić Robocopa. Panie Robocop. Popopok. Dobra. W ogóle powycinajmy wszystko, jak leci. To jest dobry pomysł. Powycinajmy panu wszystko. Wszystko w sensie takie wiecie, no, co mu jest niepotrzebne. No teraz 0-0. Idealne ciało. Zeróweczka. Dobra, 5-4. Ciebie tutaj weźmiemy i z ciebie będziemy sobie próbowali coś ugrać. Op. No i dobra. Co ty tu masz, przyjacielu? Jelitka, czy mamy jakieś zastępstwo na jelitka dla ciebie? 1-1, 1-1, 2-2. No niezbyt mamy. Niezbyt. Serduszko masz w miarę, mózg masz okropny. Mózg mieli... to serce jest, przepraszam. Serce też byśmy mieli. No mózgi mamy... w sumie jeden też mamy dobry. To można by było tak, ten mózg ci wyekstrahować. Dawić ci ten lepszy mózżek. Kurde, no to jest... to jest teraz tak zarąbista robota. Tak się można teraz bawić z tym wszystkim. Serduszko też ci wytniemy, bo ty serduszko masz takie słabutkie troszeczkę. Ale tutaj miałem jedno serduszko dla ciebie lepsze. Właśnie, 2 czaszki. No i szafa gra, i dymi. I teraz tak, usuniemy ci trochę krwi.
Usuniemy ci trochę krwi. Zrobimy ci liposukcję. Elegancko. Już masz 9. Ha. I usuniemy ci skórę i mamy dyszkę. Jak to? Tam było, że usuwa jedno. Co? Oszukali mnie. Ej. Zrobili mnie w bambuko. Dobra, te okropne rzeczy, typu no 2 na przykład, to mi się w ogóle nie przyda. 4-1 też wątpię. 4-1 też nie, też nie. 2-2, 2-2. To jeszcze mogę przemyśleć. Ej no. Naprawdę ty nie masz tu nic ciekawego? Wydawało mi się, że to skóra. Usuwa jedną, kurwa, dodaje białą. Nie zauważyłem. No to 9. No to mi się nie podoba. Dodaje białą. Usuwa jedną czerwoną. Usuwa czerwoną. Ten moment grzechu też możemy wyrzucić stąd. No. Lipnie. Dobra, ale weźmy ciebie na razie. Musimy jakieś jelito znaleźć. Ty jesteś dobrym ciałkiem, ale... ale jeszcze nie. Jeszcze nie jesteś najlepszym. Jelitko? Kurwa, 2-1. No niezbyt. O, ale masz dobre serce. No, ty chyba też pójdziesz do spalenia. Dobra, to serduszko mi się przyda. Krew oczywiście też bierzemy. Skórę też weźmy. Okej. Mięsko standard. Mięsko standard. Jakiś odłamek grzechu też możemy wziąć, chociaż nie wiem nadal do czego te odłamki grzechu są, ale okej. Ale okej. No i myślę, że te płyny balsamiarskie to też jest coś, co powinniśmy zacząć robić. 2-1-1, takie średnie. Dobra, czy z ciebie coś jeszcze możemy wyciągnąć? Tam chyba mięsko było, prawda? Tak. No, dzień dobry, kolejne ciałko. Mam nadzieję, że masz zdrowe jelitka. 4-2. No tak średnio. Jak jelitka? Zajebiste jelitka. Zajebiste jelitko! Tutaj zwłoki. Tylko tutaj tak. Odpadnie mi jedno. Może by te jelita zostawić, no bo one jednak dają 3 czaszki też takie. Jakbym chciał zabalsamować, to mogę jakoś? Jak robić to w ogóle płyny balsamerskie? Właśnie, bo ja może czas najwyższy też się tym zainteresować. No i trzeba te skrzynki też porobić, kurde, bo ja tak latem i latem jak ten... ujebany, ale nic z tym nie robię nadal. Dobra, na razie tutaj niech to leży. Idziemy zobaczyć, jak robić płyny balsamerskie. Okej. No ale to było chyba tutaj. Płyny balsamiarskie. Jest. Zastrzyk ługowy. Aż mnie noc zasędzią. Co to robi? Widzę, że jest kwas do zrobienia. Trzeba w ogóle szkła narobić trochę. Ubył z krwią to nie. Miękkie okładki. Świece kadzidła też nie. No jak techniki? Płyny balsamiarskie. Nadal byśmy potrzebowali więcej tych... 50 najlepiej byłoby wziąć sobie. Wtedy można byłoby kombinować, a tak te płyny balsamiarskie mamy tylko i wyłącznie podstawowe, czyli usuwa jedną białą, jedną czerwoną. Zastrzyk ługowy daje wręcz przeciwnie. Tutaj ma jedną białą na przykład na plus.
Spowalnia rozkład zwłok to nie. Spowalnia rozkład zwłok o 50% też nie. A to? Daje dwie czerwone. No ale trochę nie rozumiem, po co dawać sobie na przykład dwie czerwone? Ktoś mi może wyjaśnić, po co to robić? Tego nie rozumiem. Strzyki mroku. Najwięcej dają te ciała, nie? 4-1, 4-1, 4-1. Ale nadal nie rozumiem, po co robić właśnie tego typu rzeczy. No przydałoby się to zrobić, no. Teraz pytanie, czy dla zombiaków liczy się całkowita ilość czaszek, czy tylko i wyłącznie czaszki, które są białe? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Tamten koleś nie miał nic, jeżeli chodzi o to. Dobra, ja mu po prostu... Myślę, co, no ma 9-1. No dobra, spróbujmy. Myślę, że jednego też spróbuję sobie zrobić, wiecie, takiego dziwolonga jakiegoś. Żeby zobaczyć, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Teraz pytanie, gdzie Shiro zostawił tą... O właśnie, tu jest. Sok zombie. No dobra. Kostnica. No jest to łatwiejsze. Nie powiem, że nie, ale nadal jest dużo kombinacji, jeżeli chodzi o otworzenie tych czaszek. No i dobra. No i ile ty masz wydajności? Nie wiem. Tego nie wie nikt. Dobra, czego ty jeszcze potrzebowałeś, Shiro? Czy tam nadal to jest wszystko wydobywane, czy nie? Chyba nie. To możemy tego zombiaka wysłać tutaj. No niech sobie zanosi. Wydajność pracy 22%. 2, 4, 6, 8, 9. Tak, liczone są tylko i wyłącznie białe czaszki. Ale to nie przeszkadza, jak są czerwone. W sensie można mu nawalić wszystkiego, jak leci. To w sumie dobrze. Czyli może mieć i czerwone, i białe. I czerwone, i białe. Ważne, żeby po prostu miał jak najwięcej tego. Dwie... Ale ty nie masz mózgu? Nie, mózg masz. Dwie białe. Tak, tu już nic nie ma, okej. No dobra. No dobra, ukochany domek. I ty sobie leć i to wszystko ładuj. Tylko ty nie masz co ładować, to jest problem. Bo tu nie ma miejsca, kurwa. Tu nie ma miejsca. No dobra, a na przykład takie rzeczy, jak robiliśmy dla kupca, bo ty teraz będziesz szedł sobie tędy. O, ale są dwa wyjścia jakieś. Okej. Okay. Takie krótkie przejście, serio? O. Dobra, paleta. Kampania marketingowa to też, nie? A tutaj gdzie jest wyjście? A, to jest tylko tutaj, okej. Dobrze wiedzieć. No dobra, czyli tak. Myślę, że też jest to czas, żeby zająć się kostnicą, wiecie? Takie mam wrażenie. To jest właśnie chyba to. To jest chyba to. Bo tam naprawdę nie mamy nawet miejsca, jeżeli chodzi o... różne przyrządy, oprzyrządowania i tak dalej, i tak dalej. Może naprawdę to jest czas. Może to jest czas. Okej. Jeszcze pod martwym koniem. Zobaczmy, czy ten koleś w końcu ogarnął to. Jeszcze nie? Kurwa, ile można? Dobra.
Przejdźmy się do kostnicy. W kostnicy zróbmy ten porządek, bo tak, będę na pewno chciał jeszcze zrobić sobie jedno łoże. To jest minimum jedno łóżko i to chłodzone. Czyli... Nie jestem skill preparowania. Podwójny stół, chłodzony stół. Potrzebujemy zaawansowanych opołów i gwoździ. Okej. I potem znów opoły, gwoździe i belki. Zaawansowane części mamy chyba trochę przynajmniej. Weźmiemy wszystko jak leci. Dużo gwoździ na pewno się przyda. Okej. Weźmy sobie trochę marcheweczek. Użyjmy myszki, bo to żeby mi się pierdolić z tym, jak nie wiem. Dobra. I deski już mamy. Opołów dużo tam było potrzeba. W ogóle to mięso jeszcze mógłbym zostawić, nie? Z tym mięsem latam jak głupi. Nie tylko z mięsem tu latam, ale okej. Wiarę też zostawmy. Tu jest sok też tu można wstawić. Potem się inwentaryzację zrobi, to będzie inaczej. Dobra, zaawansowane części, bo to też jeszcze nam było potrzebne. 21 na razie starczy. I oprócz tego jeszcze były potrzebne belki. Dużo belek. Myślę, że jeszcze jeden stół do preparowania też by się przydał. Ale to już myślę, że jakoś pokrótce sobie zrobimy. Okej. Okay. Beleczki wy moje. Też was zapraszam. I lecimy do kostnicy. Lecimy do kostnicy i tak. Chłodzony stół. Chłodzony stół to jest chyba ten zwykły, tak? Tak. Dobrze mi się kojarzyło. Chłodzony stół oczywiście idzie tutaj. Tutaj będą na pewno stoły do balsamowania. Stricte. W sumie tu jeszcze moglibyśmy na przykład położyć, wiecie, stół, który pozwalałby nam przetrzymywać te zwłoki, które idą na przykład na zombie. Też nie jest głupie. No dobra, można to zrobić. To jak do kostnicy. To też się przyda. Do tego się nie da w ogóle przekręcić. To jest też problematyczne. Tu potrzebuję czterech. Ciężko będzie, ciężko. Można na maksa walnąć. O tak. Dobra, 6 miejsc i będzie 8 miejsc. No i teraz to możemy naprawdę te zwłoki trzymać i trzymać, to nie jest problem. Aj no. Jeden regalik. Już powinniśmy dawno zrobić, naprawdę dawno. Na samym początku wręcz gry. Tak się tylko dało, ale... Ja tak lubię. Ja tak lubię sobie życie utrudniać. No i dobra, teraz jesteśmy w stanie nawet... O, dzień dobry. Może jeszcze jakieś ciałko by się nam udało ogarnąć? Serca nam brakuje tylko... A kurde. Oj, no niestety, nie ma. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Tutaj poprzucajmy. Przynajmniej na chwilę. I chodźmy już z tymi jelitkami, bo te jelitka myślę, że mogą być teraz potrzebne. Nie obóz uchodźców, kurde. W górze wiedź. Dajmy mu to. I mroczne serce już nam zostało. Żebyśmy jeszcze zrobili imprezę. Dobra. Z górze wiedźmy. Nie ma sensu, jeśli nie możemy spalić żadnej wiedźmy.
Czemu nie możemy spalić wieśmy, przepraszam? A, dopóki tego nie ogarniemy, to nie możemy. Aha! To nam się zatrzymało, okej. Okay. Jak mocz. No cóż. Może być i tak. Kostnica. I robimy porządek. Robimy porządek, bo myślę, że to się nam bardzo przyda. Mega nam się przyda. Chodźmy po resztę tych przedmiotów. Tego jest naprawdę sporo. Sporuchno. Czego mi zabrakło, żeby zrobić kolejne? Opołów, okej. Okay. Dobra, tu niech będą jelita. Tu niech będą serduszka. Tu niech będą serduszka. Tu niech będą muszczki. A tu niech będzie wszystko taki, wiecie, pierdolnik totalny, nie? To jelitka jeszcze można zabrać. Okej. Okay. Kolejna jelitka, zabieramy sobie. Zresztą odłamki grzechu myślę, że tutaj możemy składować bez problemu, wiecie? No i tak tu będą potrzebne. Nadal nie rozumiem, jak to działa. Totalnie jeszcze nie rozumiem. Dusza ciała. Ekstraktować duszy nie możemy. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Totalnie nie rozumiem. Weź zwłoki. Możemy na chwilę tu położyć. Ekstrahujmy od razu tą krew przy okazji. Jakieś tłuszcze trans. Nadal nie wiem, po co te odłamki grzechu, ale okej. Okay. No ale jak dają, to bierzemy. Jak dają, to bierzemy. Okej. Okay. Te zwłoki też są już wyczyszczone. Więc już nawet spalić zbytnio ich nie możemy, pewnie opołów nie mamy, co? Tak, nie mamy opołów. Weź dorzuć jeszcze te, nie można. Szkoda. Marchewek jest sporo. Dobra, myślę, że tą wiarę możemy dać i aforyzmy. Jak zrobić te aforyzmy? Czy my mamy w ogóle jak zrobić te aforyzmy? No zobaczmy, żeby tego osła przy okazji może zaliczyć już powoli. Modlitwy. Aforyzmy o złych pieniądzach. Potrzebujemy srebrnej opowieści. Czystej kartki. Czystego papieru. To w sumie nie jest złe do zrobienia, bo... O, patrzcie, mamy w sumie wszystko do zrobienia. To sobie weźmy. Wiarę też. Czeki bankowe, rewolucyjna wiadomość numer 1. Lotki też możemy wziąć. Czysty papier również. Okej. Okay. I resztę zostawimy chyba. Pracownia alchemiczna. Dobra, aforyzmy możemy zrobić. Pyknięte. Jakieś szachy. To to możemy zostawić, bo to są rzeczy, które się stakują, więc one nam też nie przeszkadzają w żaden sposób. Więc jak najbardziej one sobie tutaj mogą być. Dobra, aforyzmy zostają. Czysty papier zostaje. Teraz też niech to zostanie. Sobie tylko 4 sztuki wezmę. 5 sztuk wezmę. 5 było potrzeba. Krew też niech zostanie. I sok z zombie. To by się przydało tam. To by się przydało tutaj, żeby sobie stało. Jeśli nie chce pić, też nie. I elegancko. Dobra. Dajmy osłu wszystko. Aforyzmy i wiara. Dobrze jest.
Jeszcze te zwłoki trzeba też wyrzucić, bo one nam się też już nie przydadzą w żaden sposób, więc... No mówię, ja na razie będę zbierał. Będę zbierał te różne części ciała, które po prostu są no, w tej chwili już dla nas niezbędne do dalszego kontynuowania. Ten mózg jest w ogóle hukowy strasznie, bo daje tylko dwie czerwone. Troszeczkę usuwa jedną czerwoną, to zostaje. No i ja już to zostawiam w cholerę. Idź stąd! Ty brzydka. Okej. Okay. Tutaj jest piękne. Jelitka nawet spoko. No móżdżek jest strasznie do dupy. Czy mam jakiś móżdżek do wymiany? Jest tu jakiś mózg? 2 na plusie na przykład? 1 na plusie. Nie mamy mózgu na wymiankę. Więc czekamy na to. Usuwamy ten mózg. Usuwamy ten mózg. Tutaj jelitka niech się zastaną na razie. Usuwamy tłuszcze. Usuwamy tłuszcze. Krew również spuśćmy. No i okej. Tu już by było wszystko. No i czekamy jeszcze tylko na pozytywny mózg i będzie 8. Akurat fajne, fajne ciałko. Myślę, że to nie zwłoki. No i co? Zabrałeś tylko i tyle? Odbierz list dzień po przybyciu, okej. Dobra, no to tak. To ciałko sobie czeka na lepszy móżdżek. To ciałko sobie czeka na lepszy móżdżek. Na razie nie jest potrzebne. Będziemy z tego robić zombiaka. Ewentualnie być może nawet już zaczniemy, chociaż nie. Chyba jeszcze nie możemy zacząć. No potrzebujemy drewna. Potrzebujemy drewna, więc potrzebuję jeszcze 2 zombiaków. Wydaje mi się nawet, że chyba wybiorę naszego koleżkę, bo on sobie tylko na razie tutaj siedzi. I nic nie robi. Odcinkę terenu pod budowę. Dobra. Zaczynaj to transportować. No właśnie, też chciałbym porobić te przejścia. Tylko do latarni potrzebujemy trochę rzeczy. Również chciałbym jeszcze pójść do miejsca... do kopca piasku. Musimy trochę sobie tego kopca poogarniać. Żeby porobić szkło. Jak najwięcej szkła. Okej. Mamy to. Dobra, ukochany domek. I teraz pytanie, jak to szkło się robiło, bo już też nie pamiętam. Ja już też jestem wyjebany z kapci pod tym względem. Szkło, woda. Wszystko potrzebujemy robić z wody. Okej. Okay. 6, od razu sobie pójdźmy jeszcze do latarni, zanim zapomnę. Kupmy sobie od niego te rzeczy. Pyk. Użyjmy tego. Regansior. Obóz uchodźców. Ile oni mają już tego? 4,64. No ładnie. No to jest piękne. Ja to będę klikał. To jest coś pięknego. 330 wody, pyknięte. Jest elegancko. Nowy uchodźca. Możemy sobie to zrobić nawet 2 razy. Dobra, zadowolenia nam brakuje. No, tu widzę, że Markis ma coś do powiedzenia. Widzę, że słusznie ci zaufałem, przyjacielu. Zapewniłeś nam jedzenie, wodę i miejsce do życia. Wiem, że zrobisz to za opłatą, ale to nie czyni cię mniej porządnym. Cóż, zawsze lepiej dostawać pieniądze za robienie czegoś dobrego niż czegoś złego. Oczywiście. I chciałbym cię wynagrodzić, wypłacając ci już teraz część obiecanej zapłaty.
Zacznijmy od tego artefaktu, oko Wiedźmaka. Nie wątpię, że okaże ci się przydatne. Poza tym zaś nie mam obecnie dla ciebie nowych zadań. Dobrze, co planujecie teraz zrobić? Postanowiliśmy zwrócić się z prośbą bezpośrednio do króla. To nasza ostatnia szansa na łaskawe potraktowanie. Mój kuzyn uda się do niego w dniu ślubu księcia. Królowi będzie trudno odmówić, bo to wielkie święto. Życzę wam zatem powodzenia i rychłego, szczęśliwego powrotu do domu. Byłoby doskonale, choć swój prawdziwy dom utraciłem dawno temu. Nie mam miejsca? No, oczywiście, że nie mam. Kimże bym był, gdybym miał miejsce, nie? Dużo. Jak się robi? Woda się nam przyda i tak. Wodę sobie możemy gdzieś tutaj nam wstawić. Kurde, jak to jest znacznie wszystko łatwiejsze, jak się ma wodę, nie? Mega łatwiejsze. Dobra. Posłuchajcie, co weźmy sobie to oko Wiedźmaka. W ogóle do czego nam było potrzebne oko Wiedźmaka? A, wiem. Porcelanowy dzban, biżuteria. Jej, ja cię znam. To ty zdemolowałeś mój sklep. Uderzyłeś mojego sprzedawcę pięścią w nos. A później nazwałeś mnie wściekłym komikiem. Wybacz, ale nie mam pojęcia o czym... Jak udało ci się uciec z miejskiego więzienia? Chyba mnie z kimś mylisz. Nigdy nie byłem w mieście. Daj spokój. Wszędzie rozpoznałbym tę śmieszną brodę. Był straszny pewny siebie. Nie, no to chyba nie my. Chociaż, no ja bym pewnie nazwał go wściekłym komikiem. Znając życie. To mogłem być ja. Faktycznie. Ale to musiałem popić. To musiałem popić. Dobra, opół. Dużo opołów robimy znów. Stricte jest nam potrzebne. No i dobra. Opoły zawsze na propsie. Oko Wiedźmaka. Do kogo mieliśmy się z tym zgłosić? To jest dobre pytanie. Przypadkiem nie do Alarika? Czy to nie był Alarik? Gdzie jest Alarik? Markis Theodor Junior. Euryk. Dick. Mistrz Alarik. Nie, to gdzieś, wiecie co, to chyba gdzieś mieliśmy chyba użyć. Tak mi się wydaje. Weź go zabierz. No, czemu ja się nie mogę mogę cię zabrać. Podwycinkę, gdzie to jest? Wycinka terenu pod budowę. Jest tu rąb. Leżeć, psy. I tutaj było potrzebne to szkło, tak? Podstawowe. Plus szkło. Okej. Okay. Ja nawet już mogę w teorii to zrobić. Bo podstawowych części chyba nie mam. Powiedzcie mi jeszcze, co ja potrzebowałem, żeby zrobić te lepsze świeczki, bo tego też kurwa nie pamiętam. Ja to jestem taki, no wiem, że na coś technikę, na płyny balsamiarskie jeszcze planowałem zrobić. Okej. Okay. No i balsamiarstwo mam już na full, chyba. Po prostu części z żelaza, bierzemy oczywiście jeszcze szkło. I to było chyba wszystko, co tam miało być potrzebne. Tak mi się wydaje. A jeszcze kamień. A kamień chyba też mamy. 6 sztuk? Niedużo. Niedużo. To nie ośle, a jest trup czy nie? Bym jeszcze miał miejsce, kurde.
Dobra, trzeba jelitka odłożyć. Trzeba jelita odłożyć, trzeba mózgi podkładać. I jedno serducho. Okej, okay, no tutaj też pierdolnik zostawiłem totalny. Totalny to jest mało powiedziane. I szkło i tym podobne też. Dobra. Reszta ich na razie zostanie. Wiem, że jebnik, ale... Ale to ogarniemy. Zobaczmy, co napisał nam nasz osiołek. Osły wszystkich krajów, łączcie się. Po pierwsze, twoje woryzmy bardzo spodobały się Kepopowi. Więc postanowiliśmy uczynić z nich konstytucję przyszłej Międzynarodowej Socjalistycznej Republiki Oślej. Po drugie, przekazana przez ciebie wiara zainspirowała zwykłe osły, które uwierzyły nawet w to, że wszystkie są równe. Musimy przypomnieć im kopytami, że niektóre osły są równiejsze. Udało ci się ukończyć drugi etap procesu uzyskiwania aprobaty Kepopu. Działaj dalej, potrzebujemy oślego wyposażenia bojowego. Musisz zebrać i dostarczyć bojowe podkowy i żelazne rogi jednorożców. Oraz magiczną dynię. Taką, na którą będziemy mogli podmienić luksowy powóz królewskiego weterynarza. O północy jego karoca zmieni się z powrotem w dynię i nasz właściciel wyjdzie na głupca przed całym królewskim dworem. Trzymajmy za to ogony. Nie potrafię tworzyć oślego uzbrojenia i zaklinać dyni. Ale znam ludzi, którzy się na tym znają. Krezolt i Klotylda. No właśnie, Krezolt i Klotylda. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, bo ja się tutaj zagrałem troszeczkę. Troszeczkę się zagrałem wręcz, aż chyba za bardzo delikatnie. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i zdjęciach filmu. Grałem dla was Shiro, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.